Skupienie, zaczynamy obrady. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ogólnie stan 15, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Witam serdecznie Państwa radnych, Pana Burmistrza, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Ze względu na to, że już na wspólnym posiedzeniu komisji porządek obrad komisji uległ zmianie, to samo dotyczy i plenarnego posiedzenia Rady. Dlatego odczytam Państwu porządek dzisiejszej sesji. Pierwszy punkt jest otwarcie, stwierdzenie pełnomocności, przedstawienie porządku obrad. W drugim punkcie przyjęcie protokołu z ostatnich sesji. W trzecim punkcie sprawozdanie z działalności burmistrza miasta w okresie między sesjami. W czwartym punkcie dyskusja nad stanem dróg powiatowych w mieście z udziałem zaproszonych lubawskich radnych Rady Powiatu Lubawskiego. W punkcie piątym przyjęcie sprawozdania z działalności żłobka miejskiego w Lubawie Akademia Maluszka za rok 2017, w tym opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Promocji Miasta. W punkcie szóstym przyjęcie sprawozdania z działalności przedszkola miejskiego w Lubawie w roku ubiegły i też opinia powyższej komisji. W punkcie siódmym przyjęcie sprawozdania z działalności szkoły podstawowej imieniu Mikołaja Kopernika w Lubawie za ubiegły rok i również opinia odpowiedniej komisji. W punkcie 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Lubawy za rok 2017. W kolejnym punkcie przyjęcie sprawozdania z realizacji miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lubawa za ubiegły rok. I w punkcie 10. Podjęcie uchwał w sprawach podpunkt A. Podziału gminy miejskiej Lubawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Podpunkt B. Podział gminy miejskiej Lubawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowej komisji wyborczej. W podpunkcie C. Przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej. Podpunkt D. Zmiany uchwały Rady Miasta Lubawa z dnia 28 lutego bieżącego roku dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej Lubawa. Podpunkt E. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Sitaslą. W podpunkcie F. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Lubawa na lata 2018-39. Podpunkt G. Zmian w budżecie miasta Lubawa na bieżący rok. W podpunkcie H. Udzielenie pomocy finansowej gminie Murowana Głoślina. Punkt 11. Pytania, wolne wnioski. W 12. Odpowiedzi. I w 13. punkcie zamknięcie obrad. Kto jest za takim porządkiem obrad, zechce podnieść rękę. Dziękuję bardzo. 14 głosami przyjęliśmy porządek. Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie z działalności burmistrza obejmuje okres między sesjami od 28 lutego do 28 marca tego roku. 1 marca wraz z wiceburmistrzem Państwowym Jeruzalem spotkałem się z Jarosławem Berem, wicedyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziałowocznym. Celem spotkania było uzyskanie informacji dotyczących perspektywy drogi obwodnicy Lubawy oraz modernizacji drogi nr 15 w granicach administracyjnych miasta, a także ewentualnej budowy chodnika dla pieszych od skrzyżowania drogi nr 15 z drogą wojewódzką nr 541 w kierunku Sępławy. Generalna Dyrekcja w Olsztynie w chwili obecnej nie prowadzi żadnych prac projektowych budowy obwodnicy Lubawy. Wcześniej opracowana koncepcja obwodnicy po stronie północno-zachodniej miasta straciła swoją aktualność, między innymi ze względu na powstałą zabudowę przemysłową w dzielnicy Bor. Ale z uzyskanych informacji wynika, że w roku bieżącym zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze i rozmowy z samorządami dotyczące modernizacji odcinka drogi nr 15 od skrzyżowania z drogą nr 16 w Morlinach dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej.
Obszar administracyjny ludowy wychodzi w powyższy zakres. Wcześniej do Generalnej Dyrekcji zgłaszałem potrzebę przebudowy skrzyżowania drogi nr 15 z ulicą Wyzwolenia oraz budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku Wyzwolenia w stronę Sampławy i ponownie z takim wnioskiem do Generalnej Dyrekcji wystąpił. Przedstawicieli Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji planują spotkanie z samorządami w sprawie opracowania dokumentacji modernizacji drogi nr 15 i takie spotkanie w ciągu najbliższych kilku tygodni odbędzie się również w Lubawie. Również 1 marca uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Polskie Miasta Citaslo, które odbyło się w Olsztynie i na którym ustaliliśmy zasady podziału wolnych środków finansowych, które powstają w wyniku realizacji inwestycji, a także w wyniku różnic kursowych euro przy podpisywaniu umów dotyczących realizacji projektów. Rezerwa finansowa w pierwszej kolejności zostanie przeznaczona na projekty zgłoszone przez miasta, które nie brały udziału w opracowaniu pierwszej wersji ponadgromadnego programu rewitalizacji dla miast Citaslo, a więc Działkowa, Wisparka Łódzkiego, Bartoszyc, Pasimia i Sępopola, a następnie dla pozostałych projektów znajdujących się na liście rezerwowej. Ustaliliśmy, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2 milionów złotych na jeden projekt. Na dzisiaj jest to informacja tak nie do końca potwierdzona. Tych oszczędności jest kilkanaście milionów złotych. 6 marca w Kancelarii Notarialnej w Lubowie podpisałem 2 akty notarialne dotyczące przeniesienia własności nieruchomości. Obydwa akty dotyczące warunkowych sprzedaży zostały zawarte wcześniej, jednak z uwagi na ewentualne roszczenia ze strony Lasów Państwowych, które mogły skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości, nie mogły być ostateczne. W obydwu przypadkach przeniesienie własności nieruchomości nastąpiło na rzecz państwa Ireny Zdzisława Wierzbowskich. Pierwszy akt dotyczył umowy przeniesienia własności nieruchomości działki o powierzchni 3 hektarów 6121 m2 zakładem 189 729 zł brutto położonej w dzielnicy przemysłowej, a drugi nieruchomości o powierzchni 2 hektarów 8231 m2 zakładem 604 851 zł położonej przy ulicy Przemysłowej. 7 marca wraz z burmistrzem Państwowym Jeruzalem spotkałem się z Waldemarem Kulikowskim, dyrektorem wojewódzkiego zarządu w Olsztynie. Celem spotkania było omówienie perspektywicznych rozwiązań budowy obwodnicy Lubawy, drogi nr 541 z Pawłowa do drogi 537 w kierunku ulicy Barka oraz podjęcie działań modernizacyjnych drogi nr 541 w ulicy Kupnera na wysokości budynku Kina Pokój w celu poprawy bezpieczeństwa na nieskończonym odcinku jezdni. Sprawa, tak na marginesie mówiąc, toczy się od prawie 20 lat. W najbliższym czasie zarząd dróg skupi się na wcześniej zaplanowanych inwestycjach i nie przewiduje na chwilę obecną budowę obwodnicy. Dyrektor zaproponował, iż w 2018 roku, a więc w tym roku, przeprowadzi analizę rozwiązań w celu poszerzenia drogi w Lubawie i opracowanie dokumentacji projektowej. Ja ze swojej strony deklarowałem udział finansowy polegający między innymi w wykupie części prywatnej nieruchomości pod przyszłe poszerzenie tej drogi. Również 7 marca rozstrzygnąłem przetarg dotyczący modernizacji układu drogowego na osiedlu Nowa Pańska. Na przetarg wpłynęła jedna oferta złożona przez spółkę MUSA. Koalicja MUSA odłożyła się stanowiska rządowego na kwotę 977 088 zł brutto z klauzulą zatrudnienia 2 osób z grup społecznie marginalizowanych i okresem rynkowym zawodu wynoszącym 7 lat. 20 marca zawarłem umowę z wykonawcą. Ta umowa nie obejmuje żadnego zadania, ponieważ mówiąc kolokwialnie dorabiamy części dokumentacji i najbliższy przetarg ogłosimy, jak tylko uzyskamy pozwolenie na budowę. 13 marca otrzymałem postępowanie przetargowe na budowę ścieżki rowerowej za Kliby w Lubowie. Etap pierwszy, najkorzystniejszą ofertą złożyło przedsiębiorstwo budowlane montażowe Lubtek z Kijewa na kwotę 356 tysięcy złotych. Oferta nie zawierała klauzuli zatrudnienia osób z grup społecznie marginalizowanych i przewiduje okres 7-letniej rynkowej zabawy. A umowę zawarłem. 14 marca odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Polskie Miasta Citaslo, na którym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu stowarzyszenia na 2018 rok, propozycji procedowania w zakresie projektów z listy rezerwowej ponadoglądanego programu rewitalizacji sieci miast Citaslo w województwie warmińsko-mazurskim, aktualizacji ponadoglądanego programu rewitalizacji sieci miast Citaslo w województwie warmińsko-mazurskim
polegających na doprecyzowaniu zapisów dotyczących opisów projektu z ich zarezerwowania oraz przyjęcia zmian w statucie stowarzyszenia. 16 marca spotkałem się ze Zbigniewem Bolewskim, dyrektorem polskiego oddziału Kawa Industry Poland oraz dyrektorem administracyjno-finansowym Michałem Blinką w sprawie omówienia inwestycji polegającej na budowie chodnika oraz ścieżki rowerowej wraz z przewodową przepustu na rzece Elsce. IKAR wspiera nasze działania, przekazując na realizację inwestycji darowiznę pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych. W związku ze zmianą przepisów i otworzeniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które odpowiedzialne jest m.in. za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, zmuszeni byliśmy etapować realizację projektu, który w pierwszym etapie obejmie budowę chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia oraz wjazdów do fabryki na odcinku przepustnym. W drugiej kolejności po uzyskaniu stosownych zezwoleń ogłoszę przetarg na dalszą organizację drogi obejmującą przebudowę przepustu oraz budowę ciągów pieszych i rowerowych do rondla przy drodze krajowej nr 15. Zakończenie tej inwestycji przewidziane zostało na jesień 2019 roku. 20 marca wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Ekologicznego Związku Gminy Lubelszczyzna, na którym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu związku za 2017 rok. Zarząd omówił również sprawę sposobu określenia należności zabobek psów w schronisku podlegowym w Tatarach. Odmienne stanowisko w tej sprawie ma miasto Nidzice, które ponosi najwyższe opłaty za wyglądne zwierzęta i chciałoby zmiany obowiązujących zasad. Podczas zarządu umówione zostały sprawy związane z zamierzeniami inwestycyjnymi związku, na które staramy się uzyskać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury na lata 2014-2020. Są to po pierwsze modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Dziąbowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej kompostowni w Zakrzewie. Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi niespełna 11 400 000 zł, a planowane dofinansowanie w wysokości 68% z terminem realizacji do końca lipca 2019 roku oraz modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Dziąbowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. Modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to niewiele ponad 18 milionów złotych. Planowane dofinansowanie również w wysokości 68% kosztów kwalifikowanych z terminem realizacji do 2020 roku. W dniach od 21 marca do 28 marca w urzędzie przeprowadzona została kontrola problemowa przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki z zakresu zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli wypłacenia świadczeń w ramach programu 500+. Kontrola pobiera wypłatne świadczeń od 1 października ubiegłego roku do końca tego roku. Dokumentacja z przebiegu oraz efektów kontroli będzie dostępna w referacie organizacyjnym urzędu po podpisaniu protokołu z kontroli. Przypominam też Wysokiej Radzie, że trwa obecnie kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, która ma zakończyć się na początku kwietnia tego roku. 22 marca ogłosiłem postępowanie przetargowe dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni klinicznej drugi gminy wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lwowa. Termin składania ofert upływa 6 kwietnia. 23 marca nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym do zadania budowy ulicy Borek w Lwowie etap pierwszy. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę Musa, Lecja Musiał, Tadeusz Musiał, spółka Jagła z targowiska wodnego na kwotę 881 338 zł brutto z okresem rentowym zawady wynoszącym 7 lat. Problem z realizacją tej inwestycji w całości przedstawiłem wcześniej. Niemniej środki zabezpieczone w budżecie miasta pozwolenie na rozpoczęcie realizacji. I przedwczoraj, 26 marca, ogłosiłem przetarg na przebudowę skrzyżowania ulicy Gańskiej i Poznańskiej oraz utworzenie aktywnych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego. Termin składania ofert upływa 10 kwietnia bieżącego roku. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta przedstawi pani sekretarz, a ja ze swojej strony dziękuję i jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa na uroczyste podpisanie umowy dotyczącej budowy Centrum Aktywności Społecznej na Zamku, które odbędzie się dzisiaj tutaj w sali sesyjnej urzędu o godzinie 13. Dziękuję bardzo.
Wysoka Rado.